Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zwyczajem świątynnym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością u jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wydaje się, że najważniejszym przekazem dzisiejszej Ewangelii jest odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bo otóż rodzice Jezusa wraz z Nim udali się jak co roku na pielgrzymkę do Jerozolimy, na święto Paschy. Przebywali więc w Jerozolimie około 7 dni. I najczęściej szli na tą pielgrzymkę rodzinami, a więc rodzice z dziećmi, również wujostwo, ciotki, a może nawet i dziadkowie, którzy udawali się do Jerozolimy, do świątyni jerozolimskiej na święto Paschy. I jak to bywa, dzieci to raz śpią u dziadków, raz u babci, raz u wujków. Gdzieś tam zawsze są w obrębie tej rodziny. Tak było i z Jezusem. Dlatego też wydaje się, że Maryja i Józef nie zauważyli, że Jezus został w Jerozolimie. Wrócili do Jerozolimy i jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni. W tym, wydaje się, wielkim mieście szukali Jezusa, ale dopiero w świątyni go odnaleźli. I to dopiero po 3 dniach. Jak to możliwe, nam się wydaje, że Matka Najświętsza, że święty Józef, że święta rodzina, święte małżeństwo właściwie, mogło zagubić Jezusa.
To jest wprost nieprawdopodobne. A jednak tak się stało. Dlaczego? I wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znajdujemy, gdy spojrzymy na nasze rodziny, na nasze życie. Bo okazuje się, że Pana Boga w życiu bardzo łatwo można zgubić. Chociaż wydaje się, że to jest nieprawdopodobne, że wielu z nas jest wierzących, wielu praktykujących, wielu nie wyobraża sobie życia bez wiary. A jednak w życiu bywają takie sytuacje, że błaha rzecz może zadecydować, że gdzieś człowiek nagle straci wiarę. Gdzieś zagubi Boga w swoim życiu. To, co wydawało się nam niemożliwe, nagle nawet przez taką błahostkę może się wydarzyć. I to mówimy nawet tym, którzy uważają się za najlepszych chrześcijan, katolików, którzy uważają, że robią wszystko tak, jak tego Pan Bóg wymaga. A jednak tak bywa. Wielu z nas być może przeżywa nawet takie rozterki, że gdzieś trwało w tej Bożej miłości, trwało w rodzinie, robiło wszystko, żeby wychować nawet swoje dzieci do życia wiary, a dzisiaj obserwują, że te dzieci odchodzą od Boga. I to jest dla nich niezrozumiałe. Jak to jest możliwe? Gdzie, czasem my zapytują siebie, gdzie zrobiliśmy błąd? Że gdzieś nasze dzieci odeszły od wiary, gdzieś zagubiły Pana Boga. A robili wszystko właściwie, żeby właśnie prowadzić swoje rodziny do Boga. Jak to możliwe, że tak się stało? A wystarczą jakieś błahostki. Zobaczmy, czy żyjemy w czasie pandemii teraz. Jak wielu ludzi gdzieś zachwiało się w wierze przez tą pandemię. Jak wielu z nas gdzieś zostało właściwie odepchniętych od Pana Boga, no bo stosujemy zalecenia sanitarne, więc nie wychodziliśmy przez jakiś czas z domów. Owszem, w domach modliliśmy się. Owszem, oglądaliśmy msze święte, czy w telewizji, czy w internecie. W jakiś sposób staraliśmy się trwać. Ale gdzieś wielu z nas już nie powróciło do Kościoła. Wydaje się takie wahnięcie, a jednak jak bardzo czasami kogoś mogło zachwiać w wierze. A przecież wielu ludzi nawet mogło odebrać to w ten sposób, jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że teraz jesteśmy narażeni na zdrowie, na utratę życia. Ile ludzi umiera, słyszymy gdzieś. Jak to możliwe, że Bóg do tego dopuścił? I zawahanie w wierze. Nawet dla ludzi, którzy właściwie trwali przy Bogu. Którzy zawsze byli, którzy powiedzieli, że nie da się od Pana Boga ich odciągnąć. A jednak tak bywa. Albo jakieś inne sytuacje, gdy przyglądamy się na przykład życiu Kościoła, życiu księży. Gdzieś jakieś wahnięcie w wierze. I odchodzimy. Gdzieś gubimy Pana Boga. Nie potrafimy Pana Boga odnaleźć. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje również, że powrót do Boga wymaga również pewnego czasu. Maryja z Józefem, gdy przyszli do Jerozolimy, dopiero po 3 dniach znaleźli Jezusa w tym wielkim mieście. I znaleźli go właśnie w świątyni. Czasem ludzie, którzy gdzieś gubią Jezusa w całym życiu, dopiero po długim czasie mogą Boga odnaleźć. I to
nie sami właściwie, a również ich jakoś Pan poszukuje. Sam Pan do nich chodzi. Czy to przez innych ludzi, czy to przez jakieś właśnie również sytuacje życiowe. Nagle gdzieś ktoś przychodzi do świątyni, odnajduje Pana Boga. Pogodzi się z Panem Bogiem po wielu latach. Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, byśmy nie tracili ufności. Nawet jeżeli ktoś gdzieś zagubił Pana Boga, gdzieś być może obraził się na Pana Boga, to Pan Bóg na pewno już rozpoczął poszukiwania. Już zaczął go szukać. Już wyszedł nam naprzeciw. Już uruchomił wszelkie środki, by ten człowiek mógł do niego powrócić. Nawet jeżeli to będzie w godzinę śmierci. Ale Pan Bóg nieustannie człowieka poszukuje. Nawet jeżeli my gdzieś w swoim życiu Boga zagubimy, gdzieś stracimy z pola widzenia. Szczęśliwie dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam miejsce, gdzie Boga na pewno znajdziemy. To właśnie świątynia. A możemy powiedzieć nawet szerzej, wspólnota Kościoła, w której Jezus zawsze czeka. Zawsze możemy Go tu odnaleźć. Tak jak dzisiaj Maria i święty Józef. Amen.